dobry, witam serdecznie. Dzisiaj jest 7 grudzień 2023 roku. Jest godzina 6:05. Zgrzeszyłbym, gdybym nie nagrał w takiej scenerii. Z tego względu choćby, że ostatnie zimy były takie, powiedzmy, mało atrakcyjne pod względem śniegu. A ta zima się zaczęła dosyć prędko, bo jeszcze przed zimą kalendarzową, która zacznie się 21 grudnia, jeśli patrząc na kalendarz, ale 21 grudnia to także, nie wiem czy wiecie, ale to jest święto, tak zwane Szczodre Gody. Właśnie te owe Szczodre Gody zostały przez katolicyzm zmałpowane do ich własnych świąt. Jak zwykle, kurde, spóźnialski jedzie. Ja pierdzielę. I weź go teraz pod górę, nie puść. Jakby to, kurwa, nie mógł szybciej z domu wyjechać. Tylko nie, na ostatnią chwilę. Takiej scenerii fajnie się chodzi po lesie. A tak samo Wigilia przed tym ich tak zwanym Bożym Narodzeniem, to u nich to się właśnie nazywa Wigilia, a w naszym słowiańskim jest to Szczodruszka tak zwana. Następny, kurde. Droga, jak widzicie, nieruszona, biała, gdyby samochody nie jeździły, bo tutaj z Sadlinek dużo ludzi do pracy dojeżdża. A gdyby tak nie jechali, to droga by była całkowicie biała. Te główne drogi to prawdopodobnie są posypane. A to jest droga drugorzędna, gminna, to nikt tego, kurczę, każdy ma wykichane na to. Ktoś by powiedział, że w Norwegii czy gdzieś w ogóle nie odśnieżają. Mało mnie to obchodzi. Płacę podatki, choćby w paliwie, gdzie jest właśnie ten podatek komunikacyjny ujęty. Skoro jest ujęty, skoro ja płacę podatek drogowy, to ten podatek drogowy powinien być przeznaczony na drogi. I drogi powinny być wycyckane, wymiecione. I to bez żadnego ale. Bo na te drogi, żeby był porządek, się płaci. Ale większość firm, które jest, zarządcami są ludzie z naleciałościami komunistycznymi. Ktoś by powiedział, nie było komuny. Może takiej stuprocentowej komuny nie było. Bo bardziej można było to nazwać, jak oni to nazywali, socjalizmem.
Tylko, że ja powiem wam, że dzisiejsza demokracja jest bardziej socjalistyczna niż socjalizm właśnie za komuny, za czasów PRL-u. Wtedy głównie liczyła się i była pomoc międzyludzka. Nawet dla państwa się robiło tak zwane czyny społeczne, które oczywiście były za darmo. Teraz też by chcieli, żebyśmy tak w czynie społecznym zapierniczali. I teraz w nawiązaniu do tego, jaki jest bieg i rozwój wydarzeń i pochodnych następujących po sobie konsekwencji. Jeżeli ktoś to śledzi, to widzi i wie, do czego wszystko można by było powiedzieć prowadzi. A tu trzeba powiedzieć głównie o tych, co namawiają do wyjścia z Matrixa. Nie ma całkowitej możliwości wyjść z systemu. Jeśli ktoś tak mówi, bo samo wyjście z Matrixa ja oczywiście popieram. Tylko, że w owym systemie jest to niemożliwe. Byśmy musieli całkowicie odejść i porzucić wszystko, co jest związane z tym systemem. Choćby internet. A bez internetu wiadomo, nie ma przekazu i zanim ten przekaz by się rozprzestrzenił, musiałoby płynąć bardzo dużo wody, a czasu, powiedzmy, 20-30 lat. Bez pomocy systemowych narzędzi typu prasa i media. Bo z pomocą, ale to już byłoby niecałkowite wyjście z systemu, z Matrixa. Tak, tu są tacy, którzy roznoszą tak zwane wici o wyjściu z systemu. Jedź, chłopie, jedź. O wyjściu z systemu, posługując się narzędziami systemowymi, to są po prostu hipokrytami. Są po prostu hipokrytami. Druga sprawa. Następny wleczek jedzie. Ja pierdzielę. Czego tak się kurde... No już wiem, co to jedzie za wleczek. Pierwszy śnieg i od razu robi się kurde mokro w gaciach niektórym. Nakupowali se kurde karawanów, a nie mają kurcze drygu za kółkiem, jak ja to nazywam. W ogóle jak mu krzywo to jedne koło stoi w tym samochodzie, to tragedia. Prawe koło, dokładnie. No ale pewnie po jakimś dzwonie samochód kupiony. Sprowadzają z zachodu kalectwa
rozbite, a potem boi się jeździć, bo dwa ślady mu zostawia. Ale nie, ja mam SUV-a, ja mam kurde BMW, kurde, czy jakieś tam inne. A że kurde kilka śladów po sobie zostawia jadąc, to ty już na to nie patrzy. Teraz mijam park, w którym jest fontanna i są tak ułożone betonowe kwadraciki, tak jakby betonowe kamienie. Skręcaj rzecz, kurczę, skręcaj rzecz. Chciałbyś w góry jechać. To kurde kabaryno tym złomem. Potem nic dziwnego, że no, po pracy jedzie do domu kurde 3 dni i nie ma wypoczynku. Miernota, siada za kółko. Jak się boisz, nie siadaj kurwa za kółko. Ja pamiętam swoją pierwszą zimę, gdzie właśnie w zimę zdawałem egzamin na prawo jazdy. To był bodajże 92 rok. Albo 93. Wtedy się uczyłem jeździć autkiem, które się nazywało Serena 105L. Jedno miałem całą, drugą miałem na części kupione, bo z samochodami z PRL-u nie szło jeździć tak. Tymi samochodami się jeździ. Psuł się, kurczę, no stop. O, pryskiwacz puścił. I jak ktoś ma sentyment właśnie do tych wraków, to ja tego, kurczę, nie rozumiem. A miałem i zjeździłem tych samochodów naprawdę dużo. Bo chyba 36 albo 37 samochodów. Najpierw była Syrena 105L. Potem był kultowy maluszek Fiat 126P. Potem był jeszcze jeden maluszek. Potem był Fiat 125P. Potem był Mercedes 114 na 115 przejściówka koloru żółtego z pionowymi lampami. Fajna maszynka. No teraz to już byłby zabytek. To był bodajże 72 albo 73 rok produkcji. Po Mercedesie był Warburg, były jeszcze trzy maluchy, Skoda 105L, Zastawa 1300, taka jak Zastawa, to była niczym innym jak Fiatem 127P, tylko w innym ubraniu. Potem był Warburg 353 czy 363, też oczywiście był to dwusuw, biegi przy kierownicy.
Syreny też miały biegi przy kierownicy, obydwie. Potem miałem Passata 76 rok w kombi, gdzie go postanowiłem stuningować, bo w okolicach mówiło się na niego szerszeń. Derby, nie wiem czy już mówiłem, to taki następcą Derby to był Fiat Polo, Volkswagen Polo, nie Fiat Polo, to ja mówię. A z takich zachodnich samochodów to miałem dwa Volkswageny, Golfy, dwójkę i trójkę, 1-3, oba w gazie. Miałem Opla Vectre 1.6 w gazie. Oczywiście miałem Fiata Cinquecento sztuk 2. Jeden po tuningu, kupiony gotowy, taki w kolorach biało-czerwony. Drugi był zwykły, czerwony. Oczywiście oba były na japońskich gaźnikach, których mało który mechanik potrafił wyregulować. Tam podciśnienie i elektryka tylko. Ja za pomocą multimetra sam regulowałem gaźnik, oba gaźniki w tych samochodach. I powiem wam, że spalanie było poniżej normy fabrycznej. Czyli tak, normalny cienias z silnikiem 700 palił tam 7-8 litrów, mój palił niecałe 4. Miałem Renault Twingo. To był dopiero, kurczę, plastik. Wszystko, kurczę, plastikowe. Jeszcze problem z drzwiami miałem. Drzwi się nie domykały. Padlina totalna. Nie polecam nikomu takiego gówna. Miałem Fiata Pandę, nowy z salonu, chwalę sobie. Teraz mam Fiata Tipo, też kupiłem nowy z salonu. Ten samochód też polecam, bo jest ekonomiczny pod względem żarcia paliwa, mało pali. Z tym, że ja swoją przeciętną obliczam na podstawie 80% trasa, 20% miasto. Czyli 80 do 20 to pali tak średnio 6-8 do 7 litrów gazu. Benzyny pali o tak, można powiedzieć, litr mniej. Autko wygodne, pakowne. Jedno co tylko jedno co mogłoby tylko tak wkurzać kierowców, to skrzynia biegów. Są bardzo krótkie przełożenia i w mieście trzeba się nawachlować to wajchą. A poza tym nic do zarzucenia nie mam. Teraz będę miał do wymiany tarcze i klocki hamulcowe z przodu, ale już mam na liczniku 71 tysięcy. A w styczniu następnego roku minie 3 lata, jak go mam. Także można powiedzieć, że trochę najeżdżony jestem tymi autami.
Miałem też, jeśli chodzi o samochody, Opla Astra. Miałem 3 BMW. Pierwsza BMW to był Rekin 1.6 w gazie. Druga to był druga to był 2,5 litra, 150 koni, bez gazu. No i tym mi się, kurczę, najlepiej jeździło. I miałem 1.6, jeszcze 1.6 BMW, BMW 90 bodajże 5 roku. Jeszcze nie miał klimatyzacji, ale też sobie nim chwalę, bo przy normalnej jeździe auto było oszczędne, także na trasie schodziło mi spalanie do 6 litrów. I też miałem go na gazie. Gaz był tej, można powiedzieć, pierwszej generacji, znaczy pierwszej, drugiej generacji, bo to był już sekwencyjny. Silnik jednopunktowy, ale mimo wszystko sekwencyjna instalacja była. No i teraz dokończę sprawę właśnie wychodzenia z systemu, powrotu do natury i tak dalej i tym podobne. I co mogę powiedzieć i co mogę stwierdzić, co następuje. Większość, bo być może są jednostki, które powróciły do natury, ale one o tym nie mówią, nie pokazują się i nie chwalą się tym. I tutaj takie postępowanie pochwalam z tego tytułu, że nie korzysta właśnie z tego, co niszczy naturę, czyli internet. Bo internet to prąd, to zasilanie nadajników, zasilanie poszczególnych urządzeń typu komputer, tablet, laptop, telefon. I tutaj jak ktoś mi mówi, że korzystając z dóbr dzisiejszej cywilizacji typu właśnie telefon, laptop, komputer i mi gada o powrocie do natury, to ja powiem ci po prostu tak: kup sobie koło i pierdolnij się nim w czoło, bo jesteś hipokrytą, totalnym. I to hipokryzję potrafię wykazać u bardzo wielu, ja takich nazywam jątrzycieli, bo nie mają zielonego pojęcia, są tylko teoretykami i przekazują teorie, a z praktyką nie mają do czynienia i nie praktykują, bo też nie chodzą na boso, też zabijają zwierzęta, czy kupują buty skórzane, gdzie musiało być zabite zwierzę, ale o tym już, kurwa, taki pierduś nie wspomina. Chodzi w butach. Bo nie wierzę, że się ubiera we włosiankę
I tak jak w naturze na przykład ptaki robią gniazdo, to one zbierają jakieś tam sierści, jakieś tam piórka, jakieś tam trawki, patyczki. To jest naturalne. Ale jeżeli gościu chodzi w butach, ze skóry, jeździ samochodem, korzysta z laptopa, tabletu, czy telefonu, czy komputera, to jest hipokryta totalny. Hipokryta. Tak samo odniosę się tutaj do ludzi, którzy nie mieli, nie mają praktycznego, nie mają praktyki w survivalu, a rozmawiają o survivalu. Gdybyś trafił do mnie, powiedzmy, na takie szkolenie survivalowe, powiedzmy, bo ja bym tego tak nie nazwał, byś z płaczem uciekał do mamusi czy do żonusi szybciuteńko. Bez kompasu, bez latarki.